Sejm większością głosów wybrał nowego rzecznika praw dziecka. Jest to Monika Horna-Cieślak, która powiedziała, że będzie wspierać tęczowe piątki, tak jak święto zmarłych dzieci katolickich. 24-letni mężczyzna został sparaliżowany po tym, jak siedząc na toalecie scrollował w telefonie 30 minut. Nie ma żartów, kochani. A kto pamięta czasy, gdy nie było smartfonów i się czytało składy proszków do prania czy płynów do mycia łazienki? Chociaż kiedyś wiedziało się, czym się myje, a teraz... Nie żyje Gabriel Seweryn, projektant znany z programu Królowe Życia, miał 56 lat. Zdaniem byłego lekarza Białego Domu i kongresmena Roniego Jacksona, Joe Biden nie może pełnić swoich obowiązków ze względu na pogorszenie funkcji poznawczych i stwarza poważne ryzyko dla całego kraju. Polacy chcieliby wyższego podatku dochodowego, jeśli ich środki trafią na klimat. What? Trochę nie wierzę gazetom i przeprowadzę sam ankietę. Czy chciałbyś wyższego podatku dochodowego, jeśli twoje środki trafią na klimat? Afera w ukraińskim wojsku. Żywność przeznaczona dla ukraińskich żołnierzy była sprzedawana w sklepach. Wojskowa żywność trafiała m.in. do prywatnych sklepów, restauracji i na lokalne bazary. Szef Sądu Najwyższego Ukrainy został zatrzymany, otrzymał 3 miliony dolarów łapówki. Wsiewołod Kniaziew jest szefem Sądu Najwyższego Ukrainy od 1 grudnia 2021 roku i jest człowiekiem Zełeńskiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek ta korupcja skończy się na Ukrainie. A jak się nie skończy, to tam nigdy nie będzie lepiej, niestety. Władza jest popsuta do szpiku kości. Ukraina otrzyma okręty wojenne do ochrony korytarza zbożowego. Mamy już konkretne umowy w sprawie odbioru statków. To jest kwestia najbliższej przyszłości, powiedział Zełeński. Inflacja jest podobna do alkoholizmu. W obu przypadkach, gdy zaczynasz pić lub gdy zaczynasz drukować zbyt dużo pieniędzy, dobre efekty pojawiają się najpierw, a złe efekty dopiero później. Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii.